Pożar wybuchł niespodziewanie, pacjenci nie mieli żadnych szans, rozpoczęła się drastyczna walka o życie, w której niektórzy ponieśli klęskę. Ludzie sądzili, że są bezpieczni, w szpitalu mieli dochodzić do siebie. Bliscy są przerażeni, już nigdy nie zobaczą swoich krewnych. Pożar wybuchł w namiocie, w którym leczono pacjentów chorych na koronawirusa. Wiadomo, co mogło być prawdopodobną przyczyną dramatu. Nie zadbano o odpowiednie standardy. Strażacy wynosili kolejne ciała, zidentyfikowano ofiary 27 maja późnym wieczorem. Światowe media obiegła wieść o tragedii w szpitalu. W sieci pojawiły się filmy, na których widać szalejący ogień i słychać krzyki ratowników. Jeden z nich można zobaczyć pod tekstem. W Dhace, stolicy Bangladeszu, około 22 czasu polskiego wybuchł pożar w szpitalu. Ogień rozpętał się w namiocie przynależącym do placówki w dzielnicy Gulshan. Dzielnica jest jedną z tych lepiej sytuowanych, na jej obszarze znajduje się wiele ambasad i misji dyplomatycznych. Szpital także należy do jednego z lepszych, niestety teraz być może odpowie za śmierć pacjentów. Wszystko wyjaśni się w toku śledztwa. Ze spalonego namiotu strażacy, którzy w kilka minut pojawili się na miejscu, wynieśli 5 ciał. Zidentyfikowano, że to 4 mężczyzn i kobieta, którzy byli leczeni w izolacji tuż przy szpitalu. Najmłodszy pacjent miał 45 lat, najstarszy 75 lat. 3 z nich było chorych na COVID-19. Pożar wybuchł przez niefortunny przypadek? Strażacy oraz policja starali się odkryć, co mogło być przyczyną takiej tragedii. Zilur Rahman, dyrektor Straży Pożarnej, powiedział dziennikarzom, że trwa śledztwo w tej sprawie, ale prawdopodobnie mogło być to zwarcie instalacji elektrycznej. Doniesienia mediów z zagranicy sugerują, że spięcie, a potem ogień pojawiły się najpierw w systemie klimatyzacji, a następnie ogarnęły całą instalację. Chociaż ogień ugaszono w ciągu około 15 do 20 minut od zapłonu, nie udało się uratować nikogo. Tak mało czasu wystarczyło, aby zabrać kilka ludzkich żyć. Źródło: Fakt, Dhaka Tribune.